Ale o Bogu możemy powiedzieć, że jest wspaniałym Bogiem, jest cudownym Zbawcą. Jego imię jest chwalebne i godne naszej chwały, Twojej i mojej. I mowa o Bogu jest czymś wzniosłym i błogim. I możemy zacząć rozmowę dzisiaj, możemy kontynuować ją jutro i tak dalej, i tak dalej. Rozmowa o Bogu, głoszenie o Bogu, słuchanie o Bogu jest tym wzniosłym i błogim. Jest najlepszą wiadomością, najlepszym newsem, bardziej wzniosłym, bardziej prawdziwym, nawet jak Fox News. Rozmowa o Bogu, mówienie o Nim, rozmyślanie jest cenniejszym nad wszystkie ludzkie wypowiedzi, w których nie jest wywyższony Bóg. Choćby to nie wiadomo, kto mówił, nawet sam prezydent, którego ja popieram i zachęcam was, abyśmy jego błogosławili w modlitwie, bo powinniśmy tak czynić. Ale mowa o Bogu jest czym bardziej wzniosłym, jest cudownym. I takimi słowami rozpocznę moją usługę. Jest to część trzecia tematu, jaki jest Bóg i jakie jest Jego imię. I dzisiaj skierujmy naszą uwagę na jedno z imion naszego Boga. A tym imieniem jest Jahwe Sabaoth, Pan Zastępów. A więc Jahwe Sabaoth, Pan Zastępów. To imię wyraża moc, potęgę, władzę Boga. Wskazuje, że Bóg jest zdolny dokonać wszystkiego, co zamierza. Doskonale określa mentalność i cechy charakteru Boga. To imię wyraża strategiczne myślenie Boga, Jego porządek i planowość oraz ważność liczb, które są zauważalne na stronicach Pisma Świętego w Starym i Nowym Testamencie. Drobiazgowe odzwierciedlenie prawd Starego Testamentu w Nowym to właśnie to imię wszystko pokazuje. Odbicie rzeczy niebieskich w sprawach ziemskich. Dziwne imię Boga nie pasuje do naszego tradycyjnego przyjmowania Jego istoty, czy pojmowania Jego istoty. Bo okazuje się, że Pan Zastępów wywraca do góry nogami nasze tradycyjne przekonania. Burzy stare topyty i chwieje możliwościami percepcji. I winniśmy poszerzać swoje poznanie i zrozumienie, kim Bóg jest. Innym słowem, nie powinniśmy stać w miejscu, bo stanie w miejscu, nawet fizyczne, nie jest wskazane. Bo granica naszej wiary wpływa na każdy aspekt egzystencji. A więc nasza wiara powinna wzrastać. Nasza wiara powinna być rozszerzana, umacniana. Ona powinna być podwyższana i trzeba być ciągle przygotowanym na Bożą, nie na ludzką, bo jest to różnica. Na Bożą zmianę w nas. To Bóg nas zmienia, bo czasami człowiek sam siebie zmienia. Dobrze, jak na dobre zmieni siebie, ale często ludzie zmieniają siebie na gorsze. A więc człowiek wierzący powinien być ciągle przygotowany na Bożą zmianę w nas. Pełną zmianę życia, przebudowę sposobu myślenia, przemianę serca i wtedy zaczniemy postrzegać rzeczy inaczej oraz zdawać sobie sprawę, że chrześcijaństwo to nie tylko życie tam, kiedyś w niebie, kiedy Bóg mnie zabierze. Oczywiście do nieba dążymy i w nim będziemy. Przynajmniej taką mamy nadzieję. Ale również chrześcijaństwo to realna bitwa. To nie jest usłana droga różami i bardzo wygodna. Ale to jest realna bitwa, która rozgrywa się tu i teraz na poziomie duchowym. I ty tą bitwę masz. Tylko czy wiesz o niej? Albo jak jesteś przygotowany do tej bitwy? Potrzebujemy Bożego przeobrażenia naszego serca, ponieważ wtedy zaczynamy inaczej reagować emocjonalnie i odbierać otaczającą nas rzeczywistość. Zmiana myślenia i serca zmienia nas samych, nasze rodziny zmienia, nasze zgromadzenia i społeczności oraz zmienia cały Kościół i oraz kraj.
I z Biblii dowiadujemy się, że Izrael od dawna miał dużo wrogów. Kiedy czytamy Stary Testament, to widzimy, bez przerwy ktoś im tam wychodził naprzeciw. Bez przerwy ktoś im stawał na drodze, zwłaszcza jak szli przez pustynię. I wtedy w konfrontacji z wrogiem, który dążył do zniszczenia Izraela, bo wróg dąży do tego, aby nas zniszczyć, to jest działanie wroga. Izrael również miał takich wrogów. Izrael doświadczał wtedy, właśnie w takich okolicznościach, dziwnej pomocy i obecności Boga. A czy ty możesz o tym powiedzieć? Czy nie doświadczyłeś Boga w takich dziwnych okolicznościach, kiedy zdawało się tobie, że jesteś najsłabszy, w najgorszym miejscu? Że tak jakby kompletnie nic nie możesz uczynić, a wtedy dziwna Boża pomoc przyszła do twojego życia, podniosła ciebie omalże w powietrze. To Boży Duch, to Bóg, który powiedział, że będę, że ciebie nigdy nie opuszczę. To właśnie On jest takim. I również naród izraelski doświadczał dziwnej pomocy Boga i obecności Boga, który objawiał się Bożemu narodowi jako wódz wojsk anielskich i armii Izraela i pod imieniem Jahwe Sabaot, Pan Zastępów. I wyrażenie zastępów oznacza zastępy zarówno aniołów, jak i ludzi. I pieśń synów Koracha wyraża tą myśl w psalmie 46, werset 2 do 8. Bóg naszą ucieczką i siłą, zawsze dostępną pomocą w trudnościach. Dlatego nie przestraszy nas trzęsienie ziemi, ani wstrząsy gór w samym sercu mórz. Niech szumią, niech pienią się ich wody, góry drżą wobec jego potęgi. Jest rzeka, której nurty cieszą miasto Boga, święte mieszkanie Najwyższego. Bóg w nim przebywa, nie będzie się ono chwiać. Bóg wspomoże je przed świtem. Uniosły się narody, zachwiały się królestwa, gdy On wydał swój głos, a rozpłynęła się ziemia. Jahwe Zastępów jest z nami. Bóg Jakuba jest naszą twierdzą. I słowo ucieczką i siłą ma znaczenie ochroną i źródłem siły. A słowo twierdzą ma znaczenie dobrze chronionym miejscem na niedostępnym wzniesieniu. I właśnie to Bóg przenosi człowieka w takie miejsce, gdzie wróg nie może dosięgnąć. Jeżeli jesteś z Bogiem, wróg jest po prostu nic nie może uczynić wobec ciebie. Jeżeli jesteś przy Bogu, jeżeli jesteś w Bożym miejscu, wróg nic nie może uczynić wobec ciebie. On jest bezsilny, on jest bezradny, dlatego że Boża obecność to sprawia. A więc twierdza, jaką mamy w Bogu, jest chronionym miejscem na niedostępnym wzniesieniu. Tam wróg nie może dojść. Jeżeli jesteś w tym miejscu, jeżeli to miejsce nie opuszczasz, wróg tobie nic nie uczyni. Absolutnie nic. Bóg jest Panem zamieszkującym niebo i ziemię. Jest Panem Żydów i pogan. Jest Panem bogatych i biednych. Jest Panem wolnych i niewolników. I kieruję pytanie do każdego z nas. Kim jest Bóg dzisiaj dla mnie? Łatwo można odpowiedzieć. Bogiem. Ale pomyśl na moment, nim odpowiesz, kim Bóg jest dzisiaj dla mnie i kim będzie jutro, gdy spotkam życiowe przeciwności. Czy słyszysz głos, który mówi o wielkości Boga w twoim życiu, w codziennych twoim życiu, szarym życiu każdego dnia? Czy słyszysz ten głos, który mówi, kim Bóg jest, jaki On wielki? Czy słyszysz, czy może twoje obowiązki codzienne tak głośno dźwięk wydają, że ten głos absolutnie nie dochodzi do ciebie. Głos mówiący, jaki jest Bóg, że jest Panem Zastępów, że jest ucieczką w czasie niebezpieczeństwa,
a w czasie mej słabości jest moim posileniem i siłą. Właśnie kiedy jestem słaby, to w Bogu jestem mocny. To On mnie posila, to On właśnie czyni to, co ja nie mogę. Świadomość, jaki jest Bóg, wprowadza mnie do cudownej Bożej uzdrowieńczej rzeki. Właśnie, jak często potrzebujemy tej Bożej rzeki, abyśmy weszli w nią, będąc w niej zanurzeni. A właściwości wody płynącej w niej sprawiają radość i wesele mojej duszy. Uzdrawia me serce i umacnia me ciało. I wtedy pewnie mówię, nie, że być może, albo jak Bóg pozwoli, ale wtedy pewnie mówię, z przekonaniem, z pewnością, nie zachwieję się. Nie dlatego, że taki jestem silny, nie dlatego, że taki jestem gieroj, ale wiem, kto jest silny. Wiem, kto wszystko pokonał. Wiem, kim jestem w Nim. I kiedy jestem schowany w Nim, to mogę tak mówić jak On. I On właśnie to chce, abyś ty doświadczał w swoim życiu. Zwłaszcza, kiedy wszystko szare, ciemne się wydaje. Halleluja. Pan jest bezpiecznym, warownym grodem. Ochroną mego życia tutaj, teraz, dzisiaj i nadzieją mej wieczności. To Pan. Ktoś może powiedzieć, chwileczkę, czy należałoby rozumieć, że gdy Pan jest naszym warownym grodem, to już nie będziemy doświadczać wrogich przeciwności? Będziemy doświadczać wrogie przeciwności, dopóki żyć będziemy na ziemi. Ale kiedy Pan jest naszym warownym grodem, to znaczy, że nie jesteśmy sami w tych przeciwnościach, kiedy je doświadczamy, ale Pan jest przy nas. A więc kiedy Pan jest przy nas i kiedy wróg chce nam wyrządzić krzywdę, to Pan ochrania nas od skrzywdzenia. Pan nie dopuści, abym ja był skrzywdzony przez wroga. Jeżeli ja jestem przy Nim, jeżeli ja jestem w Nim, Pan nie dopuści. Panu bardziej zależy, abym ja był zwycięzcą jak dla mnie. Bogu bardziej zależy, abym ja pokonywał trudności, jak ja nawet przykładam moje starania ku temu. Taki jest Bóg. Czy znasz takiego Boga? To w Nim jest zagwarantowane. Ja nie mówię, że już nigdy nam noga się gdzieś nie poślizgnie, bo niestety jesteśmy w tym ciele. Ale nie musimy ciągle być po stronie przegranych. Nie musimy ciągle wołać, Panie, podnieś, bo znowu upadłem. Możemy być po stronie zwycięzców i Pan chce, abyś taki był, abyś stanął po tej stronie, tam, gdzie Bóg jest, na tym obszarze, gdzie Pan jest. Jahwe zastępów, Pan zastępów. Halleluja. Psalm 59 powiada, 5 i 6 werset. Choć jestem bez winy, gonią za mną i ustawiają się. I być może w twoim życiu, w moim, możemy takie rzeczy doświadczać, jeżeli chodzi o wrogie przeciwności. I dalej słowa tego psalmu mówią, obudź się, by wyjść mi naprzeciw. I zobacz, właśnie ty, Jahwe, Boże zastępów, Boże Izraela, ocknij się, by nawiedzić wszystkie narody. Nie pobłażaj nikomu zdradliwie ktującemu niegodziwość. I kiedy strach czy obawa przerasta nasze siły, bo czasami możemy przeżywać takie momenty. I kiedy wróg chce nas zniszczyć, bo ciągle on ma to jako cel, to jak najbardziej winniśmy zwracać się do Pana Boga, do Boga, który jest żywy, który jest przy tobie, który chce być przy tobie, do Pana zastępów. A Bóg zawsze odpowiada. Bóg zawsze odpowiada, nie tylko czasami. Tylko czasami my nie słyszymy Bożą odpowiedź albo nie potrafimy ją rozpoznać. Bóg zawsze odpowiada na szczere wołanie naszej duszy i staje blisko nas w naszej walce. To Bóg staje ze mną w walce, kiedy ja walczę. To Bóg jest ze mną.
kiedy mam takiego wodza, dlaczego mam się bać? Kiedy ten, który zwyciężył wszystko, jest po mojej stronie, ja jestem po jego stronie, kogóż mam się bać? Kogóż mam się lękać? On zagwarantuje zwycięstwo. On zagwarantował już dawno. I on zagwarantuje zwycięstwo, kiedy jutro, gdybym ja staczał walkę. Tak jest Bóg. Tak jest Bóg. Czasami wydaje się nam, że Bóg tak jakby nie wie o mojej sytuacji. Po prostu nie wie. Być może wie o sytuacji brata, siostry, być może tamtej jakaś duża tragedia się wydarzyła, duże jakieś nieszczęście przyszło do czyjejś rodziny. To być może Bóg jest zainteresowany tymi większymi sprawami, ale to moje takie mniejsze sprawy. Ale dla mnie akurat w tym momencie, kiedy jestem słaby, te małe sprawy są tak duże, że przerastają moje siły. I czasami nam się wydaje, że tak jakby Bóg nie wie o tym albo nie zwraca uwagę na te sprawy. Tak jakby obojętnie to było Bogu. Oczywiście tak nie jest. Nam się wydaje, że tak jakby zdrzemnął. To nie tylko ludzie w dzisiejszym dniu to przeżywają. Przeżywali to Boży mężowie, opisani w Piśmie Świętym. I niekiedy Bóg doprowadza do takiej sytuacji, byśmy wtedy wołali do Niego. Panie Boże zastępów, ocknij się. Potrzebuję Twojej pomocy. I kiedy rozważam o niektórych wydarzeniach z mojego życia, to stwierdzam, że czym trudniejsze sytuacje przechodzimy, czym bardziej wzniesiona góra i trudniej się wspinać na nią, to one bardziej uszlachetniają nas. Coś dokonują w nas. Coś czynią z nami. Ale tylko wtedy mogą to uczynić, kiedy obieramy właściwą postawę w obliczu napotykanych trudności. Bo można te same trudności napotkać, ja mogę narzekać, ja mogę się skarżyć, ja mogę czuć się jak najbardziej nieszczęśliwą osobą na ziemi, jak najbardziej skrzywdzoną, jak najbardziej opuszczoną i to jeszcze bardziej doprowadzi mnie niżej i niżej. Ale mogę inaczej się zachować. Mogę mimo tego doświadczenia przykrego, to mogę jednak powiedzieć, że jednak wiem, że Bóg o tym wie, wiem, że Bóg mnie nie opuści, wiem, że Bóg jest przy mnie, wiem, że mimo, że być może ja nie odczuwam to, bo jeżeli tylko uczuciami się będę kierować, to one mogą mnie zaprowadzić znacznie gdzie indziej. Ale ja wiem, co jest napisane, ja wiem, co Bóg obiecał, ja wiem, że Bóg mówi prawdę, ja wiem, że Bóg się nie zmienia, a więc ja kurczowo się uchwyciłem tego i raftownie coś się zaczyna dziać. Raftownie zaczynam nawet i odczuwać, a wtedy tak jakbym był bez uczuć. Raftownie, że Bóg tak jakby był bliżej i bliżej. Dziwna rzecz, kochani. To Bóg nie jest bliżej. On był w tym samym miejscu, tylko ja nie rozumiałam tego. To moje oczy nie widziały Go. To moje serce Go nie czuło. Tak jak podobnie jak szli do Emaus. Bóg ciągle jest z tobą, jeżeli jesteś po Jego stronie. Jeżeli oddałeś Jemu życie, to On ciągle jest z tobą. Nawet nie musisz prosić, mówić, Boże, bądź ze mną. On jest, On będzie, On taki jest. On się nie zmienia. Tylko pytanie, czy ty będziesz z Nim jutro, albo czy jesteś i dzisiaj, czy nie odejdziesz od Niego, czy nie zapomnisz, czy nie odwrócisz się. Bóg jest. Bóg jest. I kiedy w małych i w dużych sprawach doświadczamy Boga, to wtedy poznajemy Boga szerzej i z różnej strony. Raftownie nasz obraz, nasz umysł, nasze duchowe oczy, spojrzenie jest znacznie szersze. Znacznie inaczej widzimy. I nam się wydaje, nie wiedziałem, że taki jest Bóg. Po prostu Bóg taki był, tylko ja nie wiedziałem. Psalm 89, werset 6 do 9 powiada, tak, Jahwe, niebiosa sławią Twoje cuda,
a Twoją wierność w zgromadzeniu świętych. Bo kto na obłoku jest równy Jahwe, podobny i podobny Jahwe pośród synów Bożych. Bóg budzący lęk przybywa w Radzie Świętych, większy i groźniejszy nad wszystkich wokół Niego. Jahwe, Boże zastępów, kto jest taki jak Ty, potężny Jahwe, i otacza Cię Twoja wierność. I słowo zastępy określa wszystkie siły działające w całym stworzonym świecie na rozkaz Boga. Wszystkie siły. Pan zastępów to dawne imię Boga, który jako boski wojownik dowodzi wojskami Izraela. Wow. Myślę, że również on dowodzi swoim nowym wojskiem, który jest wybawiony i zbawiony przez ofiarę Chrystusa Pana swoim Kościołem. Jeżeli należysz do Niego, to On jest po Twojej stronie. Halleluja. I On jest na czele. On jest głową. On jest wszystkim. On wszystko ma w swojej kontroli, w swoich dłoniach. On o wszystkim wie. On nic nie przeacza. On każdy szczegół zna Twojego i mojego życia i również życia Kościoła. Izraelici wierzyli, że Bóg zasiadał na tronie znajdującym się nad cherubami umieszczonymi na Arce Przymierza. Tak Izraelici wierzyli. I kiedy wyruszali na wojnę z Filistynami, to sprowadzili Arkę. I czytamy tam w Starym Testamencie o tym. Oni rozumieli, że mając Arkę, w której przybywa Bóg, to mają Boga, który będzie im towarzyszył w walce i zapewni zwycięstwo. Tak oni wierzyli. I w Nowym Testamencie słowo Pan Zastępów pojawia się dwukrotnie. W liście do Rzymian i w liście Jakuba. I w Starym Testamencie pojawia się aż 279 razy. I występuje złożone imię Jahwe Sabaot, często tłumaczone jako Jahwe Zastępów. Sabaot pochodzi od hebrajskiego słowa, które znaczy tłum lub mnóstwo, co może odnosić się do ziemskich tłumów, armii albo niebieskich tłumów, czyli armii złożonej z gwiazd, a nawet i aniołów, a nawet z małej litery bogów pozbawionych władzy. Imię to, rozumiane w sensie zastępów czy armii, mogło nawiązywać się do świętej wojny, a więc mogło być wyrazem polemiki i kultami astralnymi. Jahwe rządzi zastępami niebieskimi. Imię to ostatecznie przyjęło postać Pan Wszechmocny, dlatego w naszych tłumaczeniach brytyjskich często to imię występuje pod tą postacią. Albo również jako moc, co znaturalizowało imię bogów astralnych. I w przekładzie Septuaginta bardziej abstrakcyjne znaczenie imienia Boga to Pan Wszechmocny. Imię Boga, Pan Wszechmocny, jakie dzisiaj ma znaczenie dla Ciebie, dla mnie? Warto się zastanowić nad tym. Winniśmy być pewni, że kiedy w naszym duchowym życiu toczymy walkę z naszym wrogiem, to nie jesteśmy sami w tej walce. Numer jeden. Jeżeli należymy do Pana, to Pan jest z nami w tej walce. Ale przy nas zawsze, zawsze jest Bóg. Kiedy diabeł, kiedy wróg, kiedy nasz przeciwnik coś chce nam dokonać złego, czy wciągnąć nas w grzech. Zawsze przy nas jest Bóg. I Bóg, jeżeli jesteśmy wyczuleni na Boży głos, to Bóg zawsze daje nam sygnał gdzieś w naszej duszy, w naszym sercu, co powinniśmy zrobić, jak powinniśmy postąpić, a co nie powinniśmy zrobić, abyśmy nie popadli w grzech. Nasz Bóg jest większy od naszego wroga, który jest przeciwko nam. Dlatego śmiało możemy powiedzieć, większy jest ten, który jest we mnie,
niż ten, który jest w świecie, a walczy ze mną. Większy jest ten, który jest we mnie. Zwyciężę w imieniu Boga, a wróg będzie pokonany. W obliczu Pana zastępów dostrzegamy Bożą świętość, a zarazem jacy my winniśmy być. Z jednej strony widzimy tak wiele naszych braków, kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy przybliżamy się do Boga, to widzimy, kim naprawdę jesteśmy. Widzimy, jak wiele nam brakuje w naszym życiu, w naszej świętości, w naszej duchowości. Widzimy wiele naszych niedostatków. Ale w tym samym czasie doświadczamy Bożego oczyszczenia. Bo kiedy jesteśmy bliżej Boga, Boża świętość udziela się nam i Boże oczyszczenie spływa na nas i zmywa to, co jest nasze, to, co jest grzeszne. Zwłaszcza kiedy pragniemy, kiedy mamy takie pragnienie, kiedy mamy tą świadomość, że jesteśmy grzeszni. Niestety, bez Boga jesteśmy grzeszni. Bez Jego ofiary, Chrystusa Pana, jesteśmy przegrani. Ale skorzystaliśmy z Jego ofiary i dzięki Bogu za to. Tak postępuje z nami Bóg, że chce, abyśmy przychodzili bliżej do Niego, mieli tą świadomość, że tak wiele nam brakuje, tak bardzo jesteśmy nieczyści, ale zarazem w tym samym momencie, aby Boże oczyszczenie, Boża świętość była naszym udziałem. A więc kiedy ja przychodzę do Boga, ja przychodzę w innym stanie, ale kiedy jestem przy Bogu, jestem w innym stanie. Bo kiedy nawet noga mi się poślizgnęła, kiedy nawet grzech uczyniłem, ale kiedy przychodzę do Boga, kiedy wyznaję, kiedy przychodzę do Jego świętości, do Jego bliskości, Boża sprawiedliwość, święta krew Bożego Baranka oczyszcza mnie, omywa i już tego grzechu ja nie mam. Ja jestem wolny od tego. I Bóg chce i mówi to słowo, co kiedyś Jezus powiedział. Idź i więcej nie grzesz. Nie musimy robić to, co świat ten robi. Nie musimy robić to, co diabeł nam podsuwa. Możemy zwyciężać, dlatego że Pan zastępów jest po naszej stronie. Taki fragment Bożego Słowa dość znany. Tak przynajmniej rzucimy okiem na ten fragment. Księgę Izajasza, 6 rozdział. Od 1 do 7 wersetu przeczytamy. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a brzeg jego szaty wypełniał szatę. Ponad nim stały serafy. Każdy z nich miał po 6 skrzydeł, 2 zakrywał swoją twarz, 2 zakrywał swoje nogi, a na 2 latał. I zawołał jeden na drugiego: święty, święty, święty jest Jahwe zastępów. Pełna jest cała ziemia Jego chwały. Na ten potężny głos zacętrzył się progi w posadach, a dom napełnił się dymem. I powiedziałem: biada mi, zginąłem, bo jestem jak człowiekiem nieczystych warg i mieszkam ja pośród ludu nieczystych warg. A moje oczy widziały króla, Jahwe zastępów. I przyleciał do mnie jeden z serafów, w ręku miał rozżarzony węgielek, który szczypcami zabrał z ołtarza. I dotknął się mych ust i powiedział: oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech jest zakryty. To wydarzenie, które doświadczył Izajasz, które jest tu opisane, miało miejsce około 740 roku przed Chrystusem. I serafy znaczy, czyli płonący. Płonący. Serafy stały wokół Niego. Jaka dziwna rzecz. Stały, latały. Dziwna rzecz. Miały 6 skrzydeł i tak dalej. Ale właśnie chciałem zwrócić uwagę, że co one mówiły, co one wołały. I wołały tutaj po hebrajsku mam. Nie mogę posługiwać się tym językiem, a więc nie będę. Ale pisze kwalsa, dwukrotne święty. I kiedy Izajasz zobaczył ten obraz i usłyszał te słowa, powiedział: biada mi. Bóg jest doskonałą miłością i obojętnie nie patrzy się wobec naszego grzechu.
Dlatego bardzo istotna jest nasza skrucha, ludzka skrucha przed Bogiem, niewyniosłość, bo Bóg pysznym się sprzeciwia. Bardzo ważna jest istotna nasza skrucha przed Bogiem i szczere wyznanie naszych win. Kiedy są one na nas? Bóg i Jego świętość przychodzi ze swoim oczyszczeniem do nas i chce rozprawić się z naszym grzechem, abyśmy byli wolni od Niego. Bóg chce zawładnąć naszym życiem i panować w nim. I od przymierza na Synaju imię Boga mieszkało wśród Izraelitów. Byli oni wybranymi przez Boga i znali Boże imię. I to imię doznawało wśród nich szacunku. A bogobojni Starego Testamentu rozpalali się w gorliwości o Boże imię. I z wielkiego szacunku nie wypowiadali imienia Jahwe. Pan Bóg przypominał Izraelowi, dla jakiego celu ich wybrał i kim Bóg jest i kim oni są w Bogu. Na stronicach Pisma Świętego Starego Testamentu zauważamy to w wielu miejscach, kiedy Pan Bóg tak jakby z jednej strony informuje, z drugiej strony ostrzega, z jednej strony zachęca, z innej strony napomina i tak dalej. Pan Bóg chciał, aby Izrael wiedział dokładnie, co Bóg ma na myśli wobec nich. Pan Bóg przypominał Izraelowi, dla jakiego celu ich wybrał i kim Bóg jest i kim oni są w Bogu. Jest to bardzo ważne, aby dzisiaj chrześcijanie to rozumieli. Ale wracając do tamtego okresu, ludzie jak ludzie, niestety, swoimi czynami wielokrotnie znieważali święte imię Boga swoimi niewłaściwymi czynami. I Pan Bóg co? Był obojętny? Nie. Pan Bóg przez usta proroka Jeremiasza napominał Boży naród z powodu grzechu i odstępstwa. Również wyraźnie mówił o konsekwencjach ich grzesznego postępowania. Bóg nie kara wtedy, kiedy ludzie nawet nie wiedzą, o co chodzi. Człowiek wpierw wie, że coś zrobił niewłaściwego, a później spotyka go konsekwencje. I ludzie różnie, jeżeli chodzi o to karanie, dyscyplinowanie, mają pojęcie. Czasami myślą, że Bóg tego nie robi. Czasami niektórzy mówią, że tylko konsekwencje my ponosimy. Jest tu prawda i tu. I czytając Pismo Świętego, kiedy pozwalamy Duchowi Świętemu, aby szerzej oczy nasze otworzył, to możemy szerzej zorientować się. Bo jest znowu z innej strony powiedziane, że kogo Bóg miłuje, tego i karze. Karze w jednym celu. Nie dlatego, że nas nie lubi, tylko karze dlatego, że nas kocha, że nas lubi i nie chce, abyśmy my zginęli. I dzisiaj to bardzo jest niepopularne i być może ja się narażę komuś, jakkolwiek, ale tak w Biblii pisze. Taki jest Bóg. Bóg jest święty, Bóg jest czysty i Bóg z grzechem nigdy, 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 nigdy się nie pogodzi. Ktokolwiek go by nie zrobił, Bóg nigdy z grzechem się nie pogodzi. I teraz jak bardzo inny jest fragment, ale wpierw przeczytajmy. Ten przeczytaliśmy, a teraz Jeremiasza. I rzućcie okiem, jak bardzo jeden fragment od drugiego się różni. Księdze Jeremiasza, 11 rozdział, 17 werset do 22. Jahwe zastępów, który cię zasadził, to jest mowa o Izraelu, zapowiedział przeciwko tobie nieszczęście z powodu niegodziwości domu izraelskiego i domu judzkiego, którego sobie czynili, aby drażnić mnie przez kadzenie Baalowi. A więc chodzi tu o bałwochwalstwo. Jahwe objawił mi i dowiedziałem się wtedy, ukazałeś mi ich uczynki. Oczywiście tu jest tak, jakby Jeremiasz mówi, że Bóg mu objawił i on tak jakby wyraża to, co Bóg mu objawił. Oczywiście
jakkolwiek to zawsze, czy jest bezpośrednie słowo Boga do ludzi, czy przez proroka, to jest Boże Słowo i trzeba je tak traktować. I Boże Słowo tutaj dalej powiada, a ja byłem jak jagnię uległe, prowadzone na rzeź. I nie wiedziałem, że przeciwko mnie knuli plany. Zniszczmy drzewo z pożywieniem na nim i wytnijmy je z ziemi żyjących, aby jego imię już nie było wspominane. Lecz Jahwe zastępów, sprawiedliwy sędzio, który badasz nerki i serce, niech zobaczę twoją pomstę na nich, gdyż tobie wyjawiłem moją sprawę. Dlatego tak mówi Jahwe o ludziach z Ananot, czyhających na twoje życie i mówiących, nie prorokuj w imieniu Jahwe, a nie umrze z naszej ręki. Dlatego tak mówi Jahwe zastępów, oto ja nawiedzę ich za to, ich młodzi umrą od miecza, ich synowie, ich córki pomrą z głodu. Nie pozostanie ich nawet resztka, gdyż sprowadzę nieszczęście na ludzi z Ananot w roku ich nawiedzenia. Oczywiście dość takie nieprzyjemne słowo, bardzo takie, no, niemiłe nawet do słuchania, ale ono jest zapisane dla naszego pouczenia, dla naszej przestrogi. Całe Pismo Święte jest natchnione Bożym Duchem, jest święte i powinniśmy czytać całe i całe Pismo przyjmować i pytać się Boga, pozwalać Duchowi Świętemu, aby coś do nas powiedział. Co dzisiaj to słowo chce nam powiedzieć? I tak jak wspomniałem, jak bardzo inny jest fragment z Księgi Izajasza od tego fragmentu z Księgi Jeremiasza. W poprzednim Izajasz, oglądając chwałę Boga, sam ocenił siebie, że jest człowiekiem nieczystych warg i bał się śmierci. A był w porównaniu do ludzi, można powiedzieć, święty, bo był człowiekiem Bożym. Był w bliskiej relacji z Bogiem. A jednak jaka różnica? Izajasz uznał, że potrzebuje Bożego oczyszczenia, że jest człowiekiem nieczystych warg. Kiedy człowiek przychodzi blisko Boga, Bóg pokazuje nawet małe plamki, małe niedostatki, które są nieczyste w sensie duchowym. Czym bliżej Boga, tym widzimy ostrzej w sensie duchowym. Widzimy małe rzeczy. Kiedy jesteśmy daleko, nawet dość duże nie widzimy, bo są gdzieś za mgłą. I wtedy mamy wątpliwość, czy one są w ogóle dobre, czy grzeszne, czy nie. Ale kiedy jesteśmy blisko Boga, to wtedy wątpliwości tej nie mamy. Bo Bóg nam pozwala, abyśmy widzieli wszystko bardziej dokładniej. W Księdze Jeremiasza widzimy całkiem inny obraz. Boży naród zagubił bojaźń i szacunek wobec Boga. Po prostu ta Boża bojaźń gdzieś zanikła. Oni nie znali ją. Po prostu jej nie było z nimi. Nie było Bożej bojaźni wśród Bożego narodu za czasów Jeremiasza. Szacunek wobec Boga ustąpił. Oni nie kierowali się bojaźnią Bożą, ale kierowali się tym, aby oddalać się od Boga. Ich życie to wszystko tak dokonywało, że byli coraz dalej, nazywali się Izrael, nazywali się Boży Naród, ale byli coraz dalej od Boga. Oni nie wyznawali swoich grzechów, ale sprzeciwiali się Bożemu napomnieniu. Właśnie to ja zauważam, jaka różnica. I kiedy czytam jeden fragment i drugi, staram się wziąć lekcję do swojego życia, abym nie był tylko słuchaczem. Co Bóg chce dzisiaj do mnie powiedzieć? Co On dzisiaj do ciebie chce powiedzieć? I z powodu grzechu i odstępstwa Bóg przez usta proroka Jeremiasza napomina i ostrzega Izrael. Oczywiście my wiemy, że i Jeremiasz pocierpiał za głoszenie Bożej prawdy, za mówienie Bożej wyroczni. Miał wielu przeciwników. I dzisiaj mówienie Bożą prawdę, głoszenie jej, mówienie
albo grzech nazywanie po imieniu, czy odstępstwo nazywanie tak, jak ono jest, czy jakaś nieczystość, nazywanie, że nie jest to pomyłką, ale jest grzechem i nieczystością przed Bogiem. Wiele takich słów będzie nieprzyjętych i będzie odrzuconych, dlatego że nie są przyjemne do słuchania. I dlatego również Jeremiasz to doświadczał. Jeremiasz doświadczał. I Bóg przez Jeremiasza mówił. Bóg mówił. Jeremiasz był na miejscu tym, na którym postawił go Bóg i Bóg włożył w usta jego słowo i Jeremiasz musiał powiedzieć to słowo. Dlatego, bo później by wina jego obciążyła, gdyby nie uczynił to. I Bóg przez Jeremiasza mówił, sprawiedliwy sędzio, który badasz nerki i serce. Sprawiedliwy sędzio, który badasz nerki i serce. I teraz nerki. I mam takie tutaj tłumaczenie. Rzućcie okiem. Nerki. To jest siedlisko emocji. Serce, siedlisko rozumu, sumienia i woli. I te słowa wyrażają, znam twoje pobudki i znany jest mi powód twojego złego działania. Czasami my myślimy, że chodzi tu o tą nerkę, która jest tam gdzieś w moim ciele. Co to ma na myśli, kiedy jest tam umieszczone w Piśmie Świętym? A więc chodzi tu o siedlisko emocji i o siedlisko rozumu, sumienia i woli. I właśnie te słowa wyrażają, znam twoje pobudki i znany jest mi powód twojego działania. I wiem o twoich grzesznych myślach, bo nie ma nic ukrytego przede mną, Bóg mówi. Dzisiaj Bóg bada nasze siedlisko emocji, naszych emocji, nasze motywy, nasze pobudki oraz siedlisko naszych myśli. Bóg bada. Bóg jest najlepszym rentgenem. On najlepszą diagnozę stawia. Taki jest Bóg. On taki jest wobec mnie i wobec ciebie, i wobec każdego. Oczywiście On kocha każdego i chce każdego zbawić. Dlatego On tak postępuje, abyśmy zobaczyli, jeżeli jest jakaś niewłaściwość w naszym życiu, abyśmy ją usunęli na bok. Po to Bóg czyni. Nie po to, aby nas karać, ale po to, aby nas doprowadzić do swojej chwały. Bóg się nie zmienił, ale jak kiedyś sprzeciwiał się grzesznemu postępowaniu, tak samo i dzisiaj sprzeciwia się wszelkiej grzesznej nieczystości, jakakolwiek ona by nie była. Ale w tym samym czasie chce okazać nam swoją łaskę. Dlaczego? Bo jest Bogiem łaskawym. Jeżeli uchwycimy się Boga, to On nigdy nas nie opuści. Nigdy. Bóg pokazuje nam nasz grzech, byśmy uświadomili sobie, że nie wystarczą nasze dobre starania i że sami bez Boga nie potrafimy żyć czystym życiem. Za mało jest być religijnym, za mało jest być pobożnym, za mało jest być chrześcijaninem od niedzieli, to jest za mało, jest niewystarczające. Potrzebujemy Boga na co dzień, potrzebujemy Boga w poniedziałek, w niedzielę, potrzebujemy Boga w pracy, w małżeństwie, w domu, w rodzinie, potrzebujemy Boga zawsze, stale i wtedy życie jest całkiem inne. Bóg pokazuje nam nasze słabości i przewinienia i ma na celu, byśmy porzucali je, a nie pozostawali. Po to Bóg je pokazuje, abyśmy odwracali się od grzechu i żyli w wierze oferowanej przez Boga i w zwycięstwie w Jezusie Chrystusie. Bóg pokazuje nam to, co jest złe w naszym życiu, ale też wskazuje na to, co On ma dla nas i co jest dobre i Boże. Bo Bóg na przykład, jeżeli coś my oddajemy Bogu, to Bóg nam coś swojego daje w to miejsce, o wiele wspanialsze. Tak postępuje Bóg. Jeżeli usłuchamy Boga, to nie tylko będziemy wiedzieć, jak inaczej nasze życie, moje życie może wyglądać jako chrześcijanina, ale będziemy praktycznie doświadczać Boże życie w nas. Praktycznie. Praktyczny chrześcijanin. Kiedy? 24/7. Zawsze. Bo ja nie wiem, kiedy mój Pan przyjdzie.
Mój Pan może przyjść, kiedy ja głoszę, a mój Pan może przyjść, kiedy ja być może jestem w jakimś akurat nieodpowiednim miejscu. Czy coś mówiłem nieodpowiedniego? Ja nie wiem, kiedy mój Pan przyjdzie. Ja chcę zawsze być gotowy. Ja nie chcę bawić się z grzechem, z nieczystością. Kiedy się będziesz bawił z takimi rzeczami, to ukąsi jednego dnia tak mocno, że nie tylko zakażenie, że będziesz miał w sensie duchowym, ale może być śmiertelne jad. A więc musimy uważać. I Boże Słowo po to jest zwiastowane, abyśmy przyjmowali je w pełni, w całości. Tak jak w swoim czasie naród izraelski miał spożywać baranka i mieli go w całości spożywać. A więc zbożne życie, miłe Bogu, wymaga od nas, wymaga ode mnie, wymaga od ciebie, bez względu na to, jakikolwiek staż wiary masz, wymaga od nas zdania się tylko na Boga, nie na człowieka. Zdania się na Jego pomoc. I dążenie do takiego życia sprawia, że będziemy rozumieć znaczenie bez Boga, a nie do proga. Zdania się tylko na Boga. Kochani, jak wiele zaczęło bardzo fajnie. Akurat wczoraj tam była migawka, co w swoim czasie pokazywali na programie świeckim. Nie chcę mówić, jak wiele zaczęło bardzo fajnie, ale jak tragicznie skończyło. Bóg chce, abyś był w tym miejscu, które jest przygotowane dla Jego wiernych, którzy pozostaną Jemu wierni do końca. Zbawienie początek, ale bądź wierny aż do końca, Boże Słowo powiada. Inny fragment Bożego Słowa nam powiada, gdzie to imię występuje w Nowym Testamencie, list Jakuba, oto zapłata robotników, którzy drżeli wasze pola, zatrzymana przez was, krzyczy, a wołania żniwiarzy dotarły do uszu Pana zastępów. Oczywiście to bardziej by dotyczyło tych, którzy mają jakichś robotników, można powiedzieć, jest prawdą. I w tym wersecie właśnie jest mowa o tych, którzy nie otrzymali zapłaty za swoją pracę, tak? Zostali skrzywdzeni i wykorzystani. Imieniem Boga, Pan Zastępów, posiada w sobie barwę Bożego wstawienia się za skrzywdzonych. I przypomina, że w Bożej pamięci jestem ja, jeżeli krzywda mi się przytrafiła i moja krzywda, która mnie spotkała. Że w Bożej pamięci. Imieniem Pan Zastępów można odnieść również do szerszego zasięgu. Bóg wie nie tylko o finansowych wyrządzonych krzywdach, ale również o wyrządzonych krzywdach w innych dziedzinach naszego życia. A więc, jeżeli poniosłeś jakiekolwiek straty z powodu niesłusznego traktowania ciebie lub wykorzystania przez kogoś dla swoich samolubnych celów, to Bóg, widząc to, jednego dnia rozprawi się z takim niegodziwym czynem i z tym, kto to uczynił. A więc pamiętaj, Bóg jest sprawiedliwy w każdej sprawie. I to dotyczy jednej strony i drugiej. Bóg jest sprawiedliwy w każdej sprawie. I krzyk skrzywdzonych dochodzi do Boga. Bóg nie jest głuchy, ale słyszy wyraźnie i w odpowiedzi na wołanie człowieka przychodzi jako Pan Zastępów. Bóg zawsze przyjdzie do ciebie, jeżeli rzeczywiście poniosłeś krzywdę niesłusznie. Jeżeli rzeczywiście ktoś skrzywdził ciebie w ten czy w inny sposób. I w Księga Izajasza, pierwszy rozdział, 24 werset powiada, dlatego Pan, Jahwe Zastępów, mocarz Jakuba i Izraela, oświadcza, biada, ulżę sobie od mych nieprzyjaciół i pomszczę się na moich wrogach. I zakończę takimi słowami. Być w przyjaźni z Bogiem przez ofiarę Jezusa Chrystusa jest najwyższym zaszczytem. Być pewny, że Bóg jest po mojej stronie i mieć tą świadomość, to coś wspanialszego niż mieć ziemskiego władcę za przyjaciela, nawet króla czy prezydenta. Wiedzieć, że mogę liczyć na Bożą pomoc, jest najlepszym zabezpieczeniem, lepszym od najbliższego
kolegi, ktokolwiek to by nie był. Jest prawdziwym sensem i treścią życia. W Bogu to wszystko mamy. W Bogu to wszystko masz. Taki jest Bóg. I czy dla ciebie On jest taki? I czy znasz Go z tej strony? I korzystając z Bożej dobroci, chcę mówić Bogu każdego dnia. Chcę nauczyć się omalże tak jakby na pamięć. Panie Boże zastępów, chcę dzisiaj i zawsze być przy Tobie, przy moim Bogu, przy moim Panu. Nie chcę żyć bez Ciebie. Po prostu nie chcę. Nie chcę żyć bez Ciebie. Chcę żyć z Tobą i w Tobie. Chcę być skryty w Tobie. Halleluja. Powstańmy do modlitwy. Panie, my dziękujemy Tobie, że Ty jesteś Alfa i Omega, że Ty jesteś jedyny, święty, wszechmogący, niezmienny. Dziękujemy Tobie, że Ty się nie zmieniasz, że Ty przemawiasz do swojego ludu dzisiaj, również i na tym miejscu. Tak jak w swoim czasie przemawiałeś za czasów Izajasza, Jeremiasza. I różna reakcja była ludzi. Niektórzy, oglądając swoją chwałę, Twoją świętość, sami wyznawali, a niektórzy po prostu sprzeciwiali się temu, co Ty mówiłeś do nich przez usta Twoich sług i proroków. I Panie, proszę Ciebie, spraw, aby moje serce zawsze było czułe, zawsze było otwarte, zawsze było wrażliwe na Twój głos. I proszę Ciebie dla moich sióstr, dla moich braci o to, aby w Twoim Kościele, Panie, prawda, jedyna prawda, prawda Bożego Słowa nigdy nie była zmieszana z czymkolwiek, ale aby ona była głoszona tak, jak Ty ją podajesz. W imieniu Jezusa ogłaszam Twoją łaskę i Twoje błogosławieństwo i Twoje zwycięstwo dla moich sióstr, dla moich braci, dla mojego życia i dla Twojego Kościoła. Odbierz wszelką chwałę, bo jesteś Panem zastępów, Bogiem Jahwe, naszym wiecznym, wspaniałym Ojcem. W imieniu Jezusa dziękujemy Tobie. Amen.